Wikipedia o naszym dzisiejszym rozmówcy. Bogusław Jasiński, filozof, urodzony 1953, polski filozof, estetyk oraz pisarz. Autor kilkunastu książek z dziedziny filozofii, m.in. Zagubiony etos, dwie fenomenologie, Husserl i Heidegger, tezy o etozofii, droga myśli, twórczość a sztuka, wprowadzenie do estetyki procesów twórczych, estetyka po estetyce, sztuka, tylko wtedy, kiedy jestem, oraz ponad 140 rozpraw naukowych. Od wielu lat tworzy koncepcję etosofii, oryginalnego stanowiska teoretycznego, wykraczającego poza standardowo rozumianą filozofię. Ukończył filologię polską i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia na Wydziale Reżyserii PWST w Warszawie. Uzyskał stopień doktora w filozofii w Polskiej Akademii Nauk. O, taki wycineczek, bo osobowość naszego bohatera jest bardzo bogata. Bogusław Jasiński dzisiaj jest naszym rozmówcą. Bogusław Jasiński jest filozofem, pisarzem, wykładowcą, tłumaczem, sportowcem, triatlonistą, maratończykiem, biegaczem. I jeszcze można długo wymieniać. To jest człowiek rzeczywiście orkiestra renesansu, wielu pasji. Rozmawiamy w jego domu w Karpaczu, zupełnie na uboczu, można powiedzieć pod Śnieżką. I chcielibyśmy, żeby Boguś nam opowiedział o sobie, o tym domu, o swojej drodze życiowej, jak tutaj trafił, jak w tak zwanym międzyczasie, bo ma już 68 lat, jak dobrze liczę, jak jego życie wyglądało, jak mu się żyje w Karpaczu. Może zacznijmy od tego, Boguś, jak ty ze swoją taką filozofią życia bardzo naturalną i w ogóle takim spokojem, jaki zachowujesz wobec tych wszystkich pokus tego świata, tej gonitwy za wrażeniami, jak ty ocaliłeś swój świat tutaj? Łącznie z tym domem, który jest zupełnie inny niż te wszystkie apartamentowce, które w promieniu kilkuset metrów wręcz tutaj powstają. Jak ty tutaj się w ogóle znalazłeś? Skąd się tutaj wziąłeś? Jeszcze nie wiem, czy ocaliłem. Trochę zbudowałem, a trochę rzeczywiście ocaliłem. Ale to trzeba zacząć od tego, jak tu się znalazłem. No rzeczywiście, masz rację. Urodziłeś się w 53. Tak, tak, ale ja doskonale pamiętam pierwsze spotkanie z tym domem. Studiowałem wtedy filologię polską i filozofię we Wrocławiu, w Uniwersytecie Wrocławskim. Nie tak, jak to podaje właśnie Wikipedia czy inne encyklopedie, bo to życie we Wrocławiu studiowałem. I co tydzień byłem na nartach. Zjazdowo, oczywiście. Tydzień w tydzień. Karkonosza. Tak. Zresztą wtedy funkcjonowało we Wrocławiu coś, co się nazywało taki ekspres narty, gdzie studenci sobie wsiadali do autobusu, przyjeżdżali, jeździli i wracali z powrotem. I pewnego razu w czasie akademickiej poznałem osobę, mówiąc delikatnie, zwracającą uwagę na siebie. W tym sensie, że ni to rozbitek, ni to człowiek po przeżyciach, ale w takim pozytywnym raczej sensie, naprawdę. No i właśnie mówi mi, że życie mu się zawaliło, ale ma dom, który powinien sprzedać, ale nie co ma zrobić, tego nikt nie chce kupić, ponieważ ten dom jest na zupełnym odludziu i tak dalej, i tak dalej. No i odwiedziłem ten dom. Tutaj nie było nic. Nie było drogi, nie było sąsiadów z wyjątkiem jednego. Po prostu nic. Trzeba było dojść przez las. Tak, nie było ogrodzenia, nic. I dokładnie pamiętam moment, wchodziłem na stronę Karpacza, czyli no turystycznie z plecakiem. Stanąłem około 200-300 metrów w ogóle przed wejściem na coś, co możemy nazwać posesją, ale to w tej posesji nie było, no ponieważ nie było ogrodzeń. Stanąłem, od razu powiedziałem, tak, to jest to miejsce. Zanim wszedłem do domu, to było coś niesamowitego. No i dalej tu się wypadki potoczyły szybko. Zrozumiałem po ojca, ojciec jakieś oszczędności wyciągnął, dał zaliczkę, naprawdę nie były duże pieniądze. Tak, to 70 lata, prawda? Tak, no ja coś tam, ja wtedy pracowałem w jakiejś spółdzielni studenckiej, Bratniak, chyba tak to się nazywało. Tak, we Wrocławiu było tak. Wszystko, co miałem, też dałem i tak oto, możemy powiedzieć, moja rodzina stała się właścicielem domu. A gdzie mieszkaliście wtedy? W Gorzowie Wielkopolskim. Mhm. Tak, to stamtąd jesteś, tak? Tak. Aha. I wyobraź sobie, to jest taki początek tej historii tego domu i mojego zauroczenia.
górami. Znaczy w zasadzie byłem wcześniej jakby urządlony tym urokiem, ale wtedy już stało się to wszystko takie namacalne. I co dalej? No tak, no, ale ci rodzice no, cały czas pozostawali w tym Gorzowie, a tym domem trzeba się zająć. Więc ja tutaj sam początkowo byłem, zupełnie sam. Rozpoczynałem grodzić, równać teren, no w ogóle tak jak potrafiłem, 20-letni chłopaczek, prawda, 20 lat chyba miałem, no to jakoś usiłowałem ten dom doprowadzić do takiego porządku. Rodzice później dopiero po kilku latach się przeprowadzili. Najpierw mama, a potem jeszcze po kilku latach ojciec. Ale z tym domem jest związana jeszcze jedna rzecz, która jest naprawdę wręcz taka, mogłaby być bohaterem jakiejś powieści. Mianowicie ja wtedy skończyłem filologię polską, jeszcze kończyłem filozofię i się fascynowałem logiką. Wtedy w ośrodku wrocławskim były mocno zaawansowane badania nad takimi logikami modalnymi, wielowartościowymi, bardzo wąskie, bardzo szczegółowe, ale fascynujące. No, mnie to bardzo interesowało. Trochę pewnie leczyłem swoje kompleksy. Młody człowiek, który zbyt mało wie, a chce już coś wiedzieć, no to często jakby niedomiar lektur nadrabia nadmiarem takiego właśnie myślenia, które sprawia, że wydaje mi się, że już jest naukowcem. W każdym razie wszedłem w tę logikę i praca magisterska, którą mi zadano tutaj na Uniwersytecie Wrocławskim, miała dotyczyć mereologii i ontologii Leśniewskiego. Tam chodziło o zdefiniowanie takiego twierdzenia o tym, co to w ogóle jest, czy to jest, czy nie jest. No nie chcę w tej chwili wchodzić w jakieś szczegóły. Niezwykle abstrakcyjna rzecz i niezwykle trudna. Wydawało się to niemożliwe. Więc ja w pokorze ten temat przyjąłem. Widocznie moi nauczycielowie, notabene jeszcze lwowscy, jakieś tam nadzieje we mnie składali w ten oto sposób. No ale wróciłem do te swojej góry. No, położyłem na stole to twierdzenie jako nieudowodnione i nic więcej się zająłem budową płotu. Oczywiście nie miałem ani konia, ani nic, więc ściągałem z lasu na własnych plecach takie świerki, ale o wąskich przekrojach. Następnie korowałem. No nie wiem, czy wiesz, gdzie jakieś korowało drzewa przez takich ośników. No to jest fascynujące zajęcie. No i tak od 7 do 19 sobie tam korowałem przez 2 lata. Przycinałem je, stawiałem płot. No i po 2 miesiącach przyszedłem do domu, zmęczyłem się. Wiem, jak to udowodnić. Napisałem szybciutko w ciągu jednego wieczoru. To mniej więcej liczyło nie więcej niż 1,5 strony i pojechałem z Wrocławia i mam pracę magisterską. Stałem się logikiem. Także z tym domem właśnie jest takie też wspomnienie, pamiętam. Z udowodnieniem tego właśnie twierdzenia, które jak się wydawało, no nie da się udowodnić po prostu. Taki wysiłek fizyczny oczyszcza umysł, prawda? I się... Być może no, coś tam się odblokowało. Zresztą w logice czy też w matematyce to się często zdarza. Działa się bardziej intuicyjnie, nie na bazie wiedzy, ale na bazie no w ogóle zdolności myślenia. Ale w ogóle mi to tak teraz chimizm tak przyszedł do głowy, bo ty filozof, logik i siedzisz tutaj w Karpaczu pod Śnieżką w domku w lesie, oddalonym od innych zabudowań i mi się przypomina chimizm, jak on zapytał, no i co ja z tym angielskim, co ty tutaj z tą filozofią i logiką w takim miejscu, czego trzeba żyć? Słuchaj, no nie, sprawa wyglądała tak, że zacząłem pracować na Uniwersytecie Wrocławskim. No ale miałem problemy jak gdyby z aklimatyzowaniem się politycznym w tym instytucie. I przeszedłem do Polskiej Akademii Nauk Warszawy, też do Instytutu Filozofii. No to w zasadzie była wielka taka mobilitacja, powiedziałbym, najważniejszy instytut w kraju. No i tam pracowałem sobie jako filozof. Miałem 27 lat, obroniłem doktorat. Dostałeś nagrodę chyba. Tak, oczywiście. Doktorską, tak, czy inną? Najpierw za pracę doktorską, ponieważ to był taki no, wczesny doktorat, ale potem napisałem książkę, to była nagroda ministerialna, o tej pewnie mówisz, trochę z innej dziedziny, ale też ją dostałem. No i oczywiście zaczęła się też wielka przygoda ze sztuką i z reżyserią. Mieszkałeś w Warszawie wtedy? Wtedy w Warszawie już, tak. Wtedy rodzice się tutaj przeprowadzili. No w Warszawie rozpocząłem studia na reżyserii. Dość takie, powiedziałbym, spektakularne, które bardzo
mile wspominam. Pracowałem jako reżyser przez cały czas. W szkole teatralnej? W szkole teatralnej, tak. Mhm. Gdzie pracowałeś jako reżyser? W Warszawie? W Warszawie, w Teatrze Dramatycznym, w Teatrze Polskim. Potem także we Wrocławiu krótko. Mhm. Jeszcze za dyrekcji pana Brauna, z którym... Brauna bardzo... seniora. Tak, 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 oczywiście, dokładnie. Bardzo miło tę współpracę wspominam. I w ogóle ten okres chwilę wspominam. Tak, to 80 lata. Tak, 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 tak. No ale cóż, no, polityka, że tak powiem, nas dopadła. Błyskawicznie zmieniające się wydarzenia. Teatr nam de facto, no, tak mówiąc metaforycznie, wysadzono w powietrze wręcz. Znaczy, wszyscy zostali wyrzuceni, ale tylko trzy osoby w ogóle nie mogły wrócić. To znaczy, dyrektor, czyli pan Braun, reżyser, czyli ja, no i kierownik literacki, z definicją zwrócony już nieodwołalnie. No to ja grzecznie wróciłem do Polskiej Akademii Nauk, mówiąc, nic się nie stało. I zajęło się filozofią. No i tak to się potoczyło wszystko. Tam debiutowałem tymi książkami, to były doktoraty. Za tą książkę dostałem, słuchaj, nagrodę ministerialną. O tak kiedyś Boguś wyglądał. Kiedyś? 70 któryś? Nie, to 80 lata, tak. Zawsze miałem długie włosy. Teraz jak widzisz, w ogóle cieszę się, że mam, no. A to jest, wiesz, książki o Heideggerze. No różne. Literatura też oczywiście jest piękna. No i cóż, a tutaj to jest miejsce, gdzie spędzam to, pijąc yerbę i patrząc na nasze góry, zobacz. Tak. No. Miejsce pracy. I tutaj jest dzień w dzień. I to mi się podoba. Twórczy nieład, a nie jakiś taki nudny porządek. Zresztą ja muszę, lubię w koło mieć, bo zawsze gdzieś tam sięgam po coś, wiesz, no i... A to jest moja najnowsza książka, która jeszcze dopiero jest w korekcie. Ale wiesz co, bo miałeś takie życie, ten okres życia, bardzo taki aktywny, wśród ludzi, byłeś blisko tych różnych wydarzeń. I co się stało, że potem poszedłeś w takim kierunku właśnie, mam takiego bliskiego kontaktu z przyrodą, odseparowania się od tych wszystkich takich wrażeń, które atakują nas. Czy to, czy ja się mylę, czy może wcześniej też tak żyłeś, tylko twoja praca jakby wymagała takiego bliskiego kontaktu z wieloma ludźmi? Słuchaj, pytanie jest ważne, ale nie da się na nie wprost odpowiedzieć. Dlatego czas i bardzo chętnie posłuchamy twoje. Oczywiście, jak zwykle nakłada się kilka płaszczyzn. Jakieś osobiste, życiowe, rodzinne, no ale także predyspozycje, tak śmiem twierdzić, duchowe też. No te pierwsze to są z gatunku tego, że no, wyglądało to tak, że wyjechałem trochę do Niemiec, prawda? Tam... 10 lat chyba byłeś w Niemczech, tak? No wykładałem tam też filozofię i logikę w Heidelbergu, ale też częściowo, ale też w Berlinie, bardzo krótko, w Centrale Instytut Filozofii. Chociaż wolę o tym nie mówić, bo nic ciekawego tam nie zrobiłem, wbrew pozorom. To bardzo efektownie brzmi i wygląda, żeby pan profesor uniwersytetu gdzieś tam w Heidelbergu, ale tak naprawdę no, cały czas się zajmowałem tą logiką. Naprawdę nic więcej nie wymyśliłem, muszę to powiedzieć autokrytycznie. To gdzieś wyschło we mnie. No, dlatego, że szybko zrozumiałem, że to nie jest moja droga. Gdybym się tym zajmował, to zamknąłbym mnie to w jakiejś takiej szklanej kuli, w takiej monadzie odizolowanej od życia. Tak naprawdę zawsze chciałem, idąc na filozofię, no, rozważać takie pytania podstawowe. Co jest, czego nie ma, co jest prawda, co jest fałszem. Takie bardzo proste i oczywiste chyba. Podjąłem taką decyzję, trochę też powodowaną rodzinnymi względami. Rodzice się w międzyczasie zestarzeli. Musiałem się nimi zajmować. Całkiem świadomie postanowiłem, chociaż ja wiem, czy świadomie, to też jest ciekawe. Trochę to było wymuszone przez to, że trzeba było się rodzicami zajmować, ale potem coraz bardziej zacząłem się z tym terenem mocno identyfikować. To jest tak niesamowite było. Do tej pory nie potrafię tego racjonalnie jakoś nawet sobie ułożyć. Kiedy wróciłeś tutaj? To były lata 2004, chyba 2003, jakoś tak. Już kompletnie na stałe i z wielką determinacją wręcz. Mimo, że miałem wiele ofert rozmaitych, pracy na uczelniach, czy za granicą nawet. Odrzuciłem kiedyś tak spektakularnie nawet funkcję dyrektora teatru jednego.
Znaczy, coś za coś. Znaczy, owszem, można myśleć krótkoterminowo, zgarniać nagrody i czuć się dowartościowanym, ale nie to po nas zostaje. Zostaje to, co napiszesz w ciszy i co trwa potem. Ja to dosyć szybko zrozumiałem. W związku z powyższym, z wielką determinacją postanowiłem się skoncentrować na takiej pracy, do której chyba rzeczywiście jestem jakoś tam predestynowany, się po prostu na tym pisaniu. I to było jakby też możliwe równocześnie z opieką nad rodzicami. Tak, tutaj, tak, prawda? Dokładnie. A to jest, widzisz, moje ostatnie dzieło, znaczy to jest tłumaczyłem, to Heideggera tłumaczyłem z niemieckiego źródła dzieła sztuki. No i za tydzień mam wykład na ten temat w Warszawie. To jest taki ewenement na specjalistów, rzecz niezwykła, też takiego przetłumaczyć, ponieważ jest to niezwykle trudne. Tak, trudny język jeszcze. Bardzo trudny. No rodzice jak żyli, no to wiadomo, większość czasu musiałem poświęcać jednak tej opiece. Rodzice byli bardzo schorowani. Ale z drugiej też strony, no miałem tą niezwykłą determinację, no właśnie walczenia o siebie po prostu. Czyli właśnie pisania. Czemu tak o tym mówię? No, ale to jest ważne. Tak, to tak jakbyś wcześniej trochę miał poczucie, że za dużo rzeczy robisz i się trochę rozmieniasz, prawda? Trochę tak. Na drobniejsze. A tutaj można coś wielkiego stworzyć. Znaczy, dużego. Wartościowego, powiedzmy. Wbrew pozorom, chyba zawsze miałem to wszystko dosyć dokładnie przemyślane. Zawsze na pierwszym miejscu stawiałem jednak to, co powstaje w kontakcie z samym ze sobą. To była istota. Znaczy, znowu wrócę do tego pisania. Natomiast cała reszta, reżyserowanie, przecież bardzo spektakularne rzeczy, reżyserowanie gdzieś tam w Warszawie. Owszem, to są wszystko ważne rzeczy, takie bardzo, rzeczby można, no, nobilitujące, takie efektowne, ale ja wiedziałem, że muszę tutaj bardzo na siebie uważać, żeby się w tym nie zatracić. Że jednak tutaj jest ten mój matecznik. To jest ta istota, gdzie coś wymyślam, a tam tylko coś przekazuję. To było niezwykle ważne. I chyba dzięki temu, wbrew pozorom, nie uległem takiemu prostemu rozpraszaniu się. No bo rzeczywiście, jak się czyta te moje biogramy w encyklopedii, tej Wikipedii, czy jeszcze gdzie indziej, no to wydaje mi się to takie trochę nawet niepokojące. Człowiek z orkiestra. Wszystkim i niczym. A to nie jest prawda. Ja mówię zawsze chyba o tym samym, tylko rozmaitymi językami. Tak, poza tym, że to taki biogram to jest kilka zdań, a twoje życie już trochę trwa. Oczywiście. To tak jak wiesz, u Forresta Gumpa, że pudełeczko czekoladek jest i tam są różne smaki, prawda? I w twoim życiu też myślę, że to były takie różne czekoladki po kolei i... Ja powiem nawet jeszcze dosadniej. To jest, ja zawsze jestem bardzo mocno, wydaje mi się, wewnętrznie ukształtowany. Mówię to samo, tylko w różnych językach dla rozmaitych odbiorców. Czy to jest proza, czy to jest drama, czy to jest moja praca w teatrze, czy to są też moje książki. To jednak ten przekaz, mówię, wydaje mi się, jest bardzo spójny. Nawet zadziwiająco spójny. Nawet nie wiem dlaczego. O czym mówisz? No mówię po prostu o swojej oczywiście filozofii. No właśnie, etosofia. No tak, no to jest projekt, który powstał no, bardzo dawno i od razu zyskał sobie jakieś znaczenie. No tak skromnie powiem jednak. No tak. Trochę tak... O co ci chodzi, powiedz? No więc właśnie. Ja szybko zrozumiałem, gdzieś miałem 30 kilka lat, jeszcze 40 nie ukończyłem, że w tej filozofii to my się trochę tak obracamy wokół własnego ogona. To znaczy, to jest takie trochę przerzucanie się słowami, zdaniami mądrymi. Kto więcej przeczyta, więcej cytatów załączy, ten wydaje się być mądrzejszy, ale tak naprawdę nie rozwiązujemy problemów. I szybko doszedłem do wniosku, że ten paradygmat myślenia no, po prostu się wyczerpał. On już jest martwy. Nam się wydaje, że my ciągle coś tam nowego robimy, ale tak naprawdę to jest tylko powielanie słów za pomocą innych słów, zdań za pomocą innych zdań. Przeczytałem 100 książek, piszę na ten temat 101 książkę, ale gdzieś z tyłu za nami jest świat, rzeczywistość, problem. Ktoś płacze. Ktoś umiera, ktoś mówi, że jest prawda, ktoś mówi, że jest fałsz. To wszystko jest gdzieś poza tym, poza tą rzeczywistością. Dlatego postawiłem taką tezę, że ten paradygmat się po prostu wyczerpał. Coś się zrobiło takiego. I w związku z powyższym zacząłem tworzyć coś, no, co nazwałem etozofią. To jest taki
nowe stanowisko, no nie w filozofii, bo ono wychodzi trochę poza filozofię. I napisałem od razu książkę swoją, bardzo cienką, tezę o etazofii, gdzie cały ten projekt, jak gdyby, jak to się ładnie dzisiaj mówi, wyłożyłem. I od razu też w języku angielskim. Oczywiście on był opublikowany w Polsce, nikt na to nie zwrócił uwagi, ale dopiero na chyba 14. Światowym Kongresie Filozofii w Brighton tym się zainteresowano. No i był cały taki round table temu poświęcony. Ku mojemu zdziwieniu, tam to było zupełnie inaczej czytane niż tu. Inaczej w ten sposób, że rzeczywiście no w ogóle wchodzili ze mną w dyskusję, w jakiś spór. To jest dla mnie zawsze bardzo ważne. Ktoś czyta ze zrozumienia, ma coś do powiedzenia, że ta myśl pracuje dalej, napędza. Natomiast tu w Polsce to tak, no tak, publikujemy go, no bo pewnie coś wie, bo już tyle książek napisał, ale tak naprawdę to no, chyba trochę szaleje. Ale powiedz proszę, I teraz, co tam było? No więc właśnie, tutaj ja odwróciłem w tej swojej etazofii ten model kartezjański. Nie myślę, więc jestem, ale jestem, więc myślę. Czyli jakby wyszedłem z takiej kategorii czysto ontologicznej, że istnienie jest dla mnie czymś absolutnie pierwszym. To z istnienia dopiero, z tego niesamowitego jakiegoś cudu, że istniemy, nie wiedzieć dlaczego nawet, prawda? Tak. A wprawdzie było, miałeś mamusi i tatusia, prawda, którzy kiedyś cię tam, ale to nie o to chodzi. To istnienie jest czymś, co na co sobie nie zasłużyłem, ale jestem. I to jest coś, co nas jednoczy. No więc ja oczywiście to istnienie poddałem pewnemu, kategorii istnienia poddałem pewnej reinterpretacji, z niej uczyniłem bazę tej swojej etozofii. Stąd ta nazwa, etozofia. To jest oczywiście moja kategoria i jest zbitką dwóch kategorii starogreckich. Etos, czyli no, takie wyróżnione miejsce w istnieniu właśnie, sposób istnienia, i Sofia jako swoista mądrość tego istnienia. I tak mówiąc najkrócej, żeby nie wchodzić w jakieś szczegóły filozoficzne, zacząłem porządkować całe swoje myślenie i swoją aksjologię, czyli teorię wartości. I ten porządek jest niezwykle prosty. Coś, co potęguje to istnienie i co temu służy, no to w oczywisty sposób, nie ma co wartościować, no musi być dobre, no, prawda? Natomiast ktoś, kto temu przeczy, czy też nawet niszczy, no to jest szaleństwo, to jest absurd. Jak to rozpoznać? I to jest niezwykle proste rzeczy są. Tak jak nie można zaprzeczyć temu, że na wschodzie wschodzi słońce, a jabłko spada z tej przysłowiowej jabłoni, tak samo nie sposób zaprzeczyć tego, że wartości, które wyprowadzamy z tego istnienia, no są oczywiste, no właśnie są wartościami. Cała reszta jest wymyślona. Nie tylko wymyślona, ale bardzo często poprzez pychę naszą, poprzez pychę naszego rozumu. Sami się w to wpędzamy. Dokładnie, no temu jakby zaprzeczamy. Tak zawiązujemy pętlę na własnej szyi, za przeproszeniem. Ja w tej chwili tak mówię bardzo kolokwialnie. Nie, ale to jest bardzo, myślę... I dlatego dla mnie ten aktualny. To ten jakby niezasłużony cud istnienia jest dla mnie czymś absolutnie podstawowym. Więc stąd być może to moje zainteresowanie, właśnie jak mówisz, od czego zacząłeś, naturą, trochę sportem i tak dalej, badanie granic tego wszystkiego, no to już jest moja taka, powiedziałbym, specyfika, ale to jest coś fascynującego. To nas buduje przecież. Tak, ale to jest właśnie ten odwrócony kartezjanizm. Notabene pragnę tylko zauważyć, że to pełne zdanie Kartezjusza brzmi dubito ergo cogito, cogito ergo sum, czyli wątpię, więc myślę, myślę, więc jestem. Czyli on zaczął od wątpienia, prawda, od tego gestu buntu wobec natury, wobec bytu. I na tym zbudował całą filozofię. I sama filozofia się na tym zbudowała. Natomiast ja to rzeczywiście odwróciłem o 180 stopni. Nie, po prostu, no, nawet jeśli wątpię, no to jestem. Także dla mnie to jest pierwotna rzeczywistość, której nie mogę zaprzeczyć. No i na tym zbudowałem całą tak śmiem twierdzić, na jakąś ontologię, teorię poznania. To są bardzo skomplikowane, bardzo ciekawe i fascynujące rzeczy, jak z tego wyprowadzić wartość z kolei, prawda? Jak żyć, jak wyprowadzić wartości moralne nawet. To jest niezwykle istotne.
czy moralność w tym momencie jest tylko umową między nami zawieraną na okoliczność danej sytuacji, czy też na odwrót. Są to wartości, które wynikają no właśnie z tego cudu samego bycia, które są oczywiste i którym nie można zaprzeczyć. Bo tym pierwszym pewnie można zaprzeczyć, jak się zmieni sytuacja. Tak. Prawda? Także to mnie fascynuje. To jest ten właściwy obszar mojej pracy. A czy to wpłynęło jakby na twoje życie też? Czy ty zmieniłeś swoje życie w jakiś sposób, gdy doszedłeś do takich wniosków, o których mówisz? Czy też ta filozofia, czy ten system, który wymyśliłeś, on był jakby efektem czegoś, co w tobie było już wcześniej, tylko ty to usystematyzowałeś w pewnym momencie? Wydaje mi się, że to już we mnie mocno tkwiło. Dla mnie wielkim przeżyciem filozofii, jednak cokolwiek by nie powiedzieć, się jednak był ten egzystencjalizm, prawda? To rozdarcie bytu, brak sensu. To, że jak oni powiadali, esencja, znaczy egzystencja poprzez esencję. Najpierw jest, a potem być może uda mi się zrozumieć sens tego. Więc u mnie jest to dokładnie na odwrót wszystko, że jeśli istnieje w sposób autentyczny, prawdziwy i oczywisty, no to to się układa samo po prostu. To tak jak powiedziałbym, trochę z jedzeniem jest. No jem, kiedy jestem głodny, a nie dlatego, że są jakieś ciekawe smaki. Prawda? No tak powinno być, bo to wiesz, cały ten świat, czy duża część świata polega na tym, że chce nas jakby wciągnąć, wytworzyć w nas różne fałszywe potrzeby, aby nas skonsumować. Dokładnie. Więc ta moja etozofia płynie w poprzek tego typu myślenia. Całkowicie w poprzek. No i to ma bardzo praktyczne wnioski. Ma wnioski. Chyba, jeżeli się to zna, to łatwiej zrozumieć, dlaczego ty tutaj jesteś, gdzie jesteś. Chyba to, no ja na to nie zwracam uwagi, ale masz rację, rzeczywiście. Mało tego, ja mimo, że te teksty moje były publikowane w Polsce, to byłem tak traktowany trochę z przymrużeniem oka. Znaczy, nie mogli mnie lekceważyć, no bo za mną stało jakieś imperium wiedzy, powiedziałbym. No, wykształcenie, wielkie rzeczy, ale trochę tak patrzyli na mnie dziwnie. Dziwnie, bo mówi sam za siebie własnym głosem. Natomiast tam była zupełnie inna sytuacja. No, dość powiedzieć, że prowadziłem korespondencję nawet z Paulem Rickerem, z największymi z wielkich filozofów współczesnych, którzy w tym widzieli widocznie coś ważnego, skoro decydowali się na rozmowę ze mną. No w każdym razie ta książka po angielsku też tam wyszła. W tej chwili zostały przygotowane te tezy etozofii w Stanach Zjednoczonych, w Illinois. Nawet odbyłem z nimi taką krótką telekonferencję ze studentami. Siedząc w Karpaczu u góry, a oni byli tam w tych Stanach. Ale też to traktuję tak trochę dziwnie, bo widzisz, no, oni nas tam traktują w Stanach. Polska, gdzie to jest? A kto to jest Jasiński? A reprezentant filozofii kontynentalnej, tak to nas nazywają. To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego, więc ja tam wystąpiłem jako filozof kontynentalny. No okej, okay, no niech tak będzie. Także z nimi są te rozmowy takie też dość no, specyficzne. Dla nas za płytkie trochę. Nieraz na wesoło było prowadzone, no ale no, a w ogóle to oni mają takie rozeznanie. No, jakiś tam Heidegger był, Hegel, o, Jasiński też jest. To są wszystko kontynentalni filozofowie. No więc w takich mniej więcej ja wystąpiłem tutaj w relacjach tam, no ale no, nie ma co żartować, jest to jakieś ważna rzecz, że ktoś to zauważył, wyróżnienie. Pewnie 10 osób na tę książkę przeczyta, bo jest naprawdę trudna, no ale to zostaje, to jest ważne. Oczywiście. Natomiast, no cóż, no, jakie to ma konsekwencje dla życia? No na pewno tak. Na pewno tak, tu się z tobą zgadzam. Teraz Boguś, myślę o tobie, wiesz, bo trochę się znamy już, na przykład twoja opieka nad rodzicami, prawda? Przecież wiadomo, jak teraz jest. Ile osób jakby jest samych. Dzieci gdzieś tam, wiesz, układają swoje życie, wyjeżdżają w świat i tam... Ja nie mówię, że to jest złe po prostu, bo to różnie bywa, no po prostu każdy ma prawo do swojego wyboru, natomiast to przestaje być dla wielu osób wartością. Tak. Że się trzyma za rękę rodzica do ostatniego momentu, prawda? No mnie niemal tak było, tak. Prawda? A ty tutaj byłeś, chociaż miałeś różne inne możliwości. Nie to było... jest taka pierwsza sprawa, która mi tutaj nasuwa się. To pytanie nawet nie powstało dla mnie. To pytanie dla mnie abstrakcyjne, to było oczywiste. Naprawdę. To tak jak rozmowa o tym, dlaczego na mojej dłoni jest 5 palców, a nie 6. Także dla mnie to nie było problemu. Wiedziałem, tak i do widzenia. Musiałem się nimi zająć.
On waży 6,8 bez oporządzenia z lemontkami. 6,8, przepraszam. Tak, no w tej chwili będzie więcej, bo... No jest za ciebie. Tak. No i co, no tutaj się, wiesz, on ci nie nadaje tak... Ale rozumiem, skąd to, że co 200-300 km cię nie przeraża? Znaczy wiesz, tutaj jest w ogóle taka historia, że na tym rowerze nie da się jeździć. Tutaj się leży po prostu w ten sposób. Tutaj nie ma żadnego pomocy, tak zwanego draftingu z partnerem. Dlatego my te prawie 200 km robimy po prostu na czymś takim, prawda? Poza tym, że jak robisz Ironmana i te kilka kilometrów najpierw płyniesz, no to, to jednak rower musi być taki dobry. Oczywiście, żeby przeżyć. Tak. Tutaj... Powiedzmy, że potem z biegiem sobie radzisz jako biegacz, ale... Tutaj tak... wszystko ma swoje znaczenie. Pozycja aero, waga roweru, wzmocnione stożki, które no, dają jakieś tam bonusy przy jeździe na czas. To teraz druga sprawa, która jest twoje zamiłowanie do sportu. Bo oczywiście wiele osób teraz biega i tak dalej. Z różnych powodów ja uważam, że każdy powód jest dobry, bo to jest po prostu oczywiście, dobre. Prawda? Oczywiście. Natomiast tak. U ciebie widzę, że to jest takie no bardzo też filozoficzne, że ty to po prostu tutaj też pod względem wartości tak. Uprawiasz, bo to jest, no, buduje to twoje jestem. Tak, to prawda. Wiesz, to jest zdrowie i w ogóle... kontakt z przyrodą i tak to jest temat rzeka. Tak. To są obaj biegamy, ale wiesz, żeby tutaj więc właśnie 4 godziny tutaj. Generalnie zaczęło się od tego, czy w ogóle, no to w ogóle nigdy nic takiego ekstremalnego nie robiłem. No zaczęło się od maratonów. Berlin, potem maratony górskie razem startowaliśmy. Karkonoskie, tak. Zauważyłem dwie rzeczy, że wiadomo wiek i tak dalej, to my tego nie robimy wyłącznie dla wyniku, ale to, że podczas takiego ekstremalnego wysiłku wychodzisz poza strefę komfortu, że zderzasz się z bólem, zderzasz się z cierpieniem, wszystko jest prawdziwe. Pot jest prawdziwy, zmęczenie jest prawdziwe i cierpienie też jest prawdziwe. I nie ma czasu na żaden gest, na żadne filozofowanie za przeproszeniem i na żaden gest artystyczny. To po prostu jest. I to jest fascynujące. Nie każdego na to stać, ale jak ktoś raz tego zazna, to chce. Prawda? I u mnie to się zaczęło od tych maratonów i ultra i potem, no, 5 lat temu trafiłem na triatlon. I to było spełnienie wszystkich moich oczekiwań i marzeń. No to musi być wszystkie. Zorganizowane. Dlatego, że po prostu triatlon, zawsze uwielbiałem takie wielokonkurencyjne rzeczy. Kiedyś marzyłem, żeby w pięcioboju wystartować i tak dalej. I ten triatlon nagle mi otworzył świat. Wydawało mi się, że to niemożliwe, że to w ogóle można zrobić. Nigdy nie zapomnę swojego pierwszego poważnego startu. To było na połówce Ironmana. Wstałem o 5 rano, wyszedłem na brzeg tego akwenu, ratownicy i tam te służby wodne rozstawiali żółte bojki. A gdzie to było? To było w Kościanie pod Poznaniem. Mhm. Zanurzyłem stopy w tej wodzie, stanąłem na horyzoncie, widzę tę żółtą bojkę, mówię, Boże, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe! Jak ja 2000 lat muszę przepłynąć? Jak to niemożliwe? Czy co ty w ogóle z sobą gadasz? Klepnąłem się, zrobiłem połówkę. Mm-hmm. I tak się naprawdę nie potrafię tego zdefiniować. A powiedz mi, ile to jest połówka dla połówka widzów, to jest, którzy nie wiedzą. No to jest 1800 metrów pływania, to jest 90 kilometrów, no, czyli niezbyt dużo na rowerze, no i półmaraton na końcu. 21 km. Tak. Także, ale to był ten moment mojego przełamania się. Tak, to jest możliwe. No i tu już wtedy się potoczyło wszystko gładko. Przede wszystkim się bałem, nie wiem, czy wiesz, jak wygląda start w wodzie. Tam kilkaset osób razem startuje. Tak, tak. No więc często dostajesz w głowę, nogą, ręką, łokciem, lecisz pod tę wodę, nie łapisz rytmu, musisz pokonać lęk. Po prostu, bo pijesz wodę. Więc to są, no nie, ja się tego bałem. Ale po tym właśnie zdarzeniu nastąpiło jakieś niesamowite przełamanie psychiczne. Nigdy się już nie bałem wody. Do tej pory pływanie jest moją najsilniejszą stroną w triathlonie. Nie wiem, jak to się dzieje.
długo by o tym mówić, ale i potem zaczęło się pierwsze marzenie, czy jest możliwy Ironman. No, przypomnę tylko, to jest 3,8, de facto prawie 4 km w wodzie, na otwartym akwenie, czyli bez torów, czyli to jest naprawdę, że trzeba umieć nawigować, to nie jest takie proste. Ze wspólnego startu. Potem masz 180 km jazdy na rowerze bez draftu, czyli bez żadnej pomocy, jazda czasowa, czyli takim właśnie rowerem czasowym. No i na końcu jeszcze biegniesz maraton. I to w jednym ciągu się robi. Strefy zmian są kilkuminutowe tylko. Także w ogóle cała logistyka, całe odżywianie, psychika. No te najcenniejsze to są właśnie te puchary z Ironmana, prawda? To niewątpliwie no, jest olbrzymie no, satysfakcja, no po prostu, no, co tu dużo mówić. Olbrzymia. Ludzie latami się przygotowują, żeby Ironmana zaliczyć, wiesz, a ja już 3 razy to zrobiłem. Boguś, powiedzmy sobie jeszcze szczerze, że no, ani ty, ani ja nie mamy 20 lat. Ty zacząłeś ile? 5 lat temu to miałeś 63, tak. Prawda? No i zrobić Ironmana w tym wieku, no to trzeba naprawdę bardzo dużej takiej dyscypliny, pasji, umiejętności, wiedzy, żeby to wszystko połączyć i... Wiesz, Leczku, tu jest kilka spraw. Pierwsza rzecz to rzeczywiście nieprawdopodobna dyscyplina każdego dnia, bo dzień w dzień musisz odrabiać swoją porcję treningową. To jest jedna rzecz. Druga, psychika. My to wszystko robimy, o czym doskonale wiesz, głową. Biegamy zazwyczaj, a nie nogami. To jest... To trzeba przeżyć. Umieć przełamać... No po prostu ból. Przejść przez tą strefę komfortu, jak ja to mówię. Tym bardziej jeszcze w Ironmanie. No tam się dzieją rzeczy niesamowite. No, ja parę razy byłem kompletnie odcięty przecież. No, nie przestałem jechać, biec i tak dalej. No i trzecia kwestia to oczywiście słuchanie siebie, własnego organizmu, jak ja reaguję, co chcę, jak jem, kiedy jem. Niezwykle ważne rzeczy. To długo na ten temat by mówić. Natomiast organizm często się dopomaga, że domaga się jakichś rzeczy, których ty nie rozumiesz. Ja w pewnym momencie na przykład nie mogłem żeli już jeść na tych Ironmanach. Musiałem własne batony przygotowywać, albo kanapkę na przykład musiałem zjeść. Dziwne rzeczy się dzieją, bardzo dziwne. Każdy zawodnik ma inaczej i latami się zdobywa to doświadczenie. Doświadczenie z pływaniem dla mnie jest czymś absolutnie niezwykłym. Ja nie wiem, czy wiesz, my pływamy w piankach, mamy specjalne zabezpieczenia jeszcze przed open water, przy treningach. No ja przecież po kilka kilometrów dziennie robię w wodzie, na otwartej wodzie, gdzie muszę mieć asekurację, no bo to jednak jest niebezpieczne. Na żwirowni w Ojanowie, tak? Czy żwirownia, tak, ale również w Złotnikach. Tam jest taki zalew, który w poprzek robię, to jest ponad 4 km tak mniej więcej. Także to są niezwykle ważne rzeczy. Pływanie w otwartej wodzie jest czymś innym niż na basenie. Inny tryb treningowy jest, inaczej monitorujesz organizm, własne serce. Technicznie trzeba wiedzieć jak. No, ja ciągle coś nowego odkrywam. W pływaniu miałem z kolei też taki moment, że zafascynowałem się takim nowym stylem, który jest bardzo mało znany. To jest taki, wymyślili go Japończycy, nazywa się takim pływaniem w pełnym zanurzeniu. To jest w zasadzie na granicy medytacji, można powiedzieć. Mniej ruchu wykonujesz, a szybciej płyniesz. To coś niezwykłego, naprawdę, naśladując naturalnie rybę, powiedziałbym. Więc bardzo tym się zainteresowałem i przez pewien czas wyłącznie tak trenowałem. Znaczy, pierwsze moje fascynacje z długimi wypływaniami były właśnie takie. Boguś, a chciałem Cię teraz zapytać o coś zupełnie innego, takiego bardziej współczesnego. No. Dwa takie tematy jeszcze na koniec. Jestem bardzo ciekaw Twoich opinii. Jeden to jest pandemia i wpływ jakby na nasze życie, tego wszystkiego, co się z nią wiąże. Tej takiej, ta większa kontrola nas. Różne takie obostrzenia, które są. Cały ten wpływ technologii, który się z tym wiąże, prawda, większy, no bo więcej rzeczy przechodzi do internetu. Jak ty to widzisz? Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie, nie tylko dlatego, że jest współczesne, ale nas dotyczy, na nowo definiuje świat. I musimy to zrozumieć i nad tym się pochylić.
Pierwsza sprawa. Kiedy przyszła pierwsza fala pandemii, zostałem zaproszony do takiego elitarnego naprawdę, nie dlatego, że jestem jakiś wielki, ale naprawdę elitarnego grona ekspertów, 27 czy 8 osób zostało wybranych w Polsce, czołowych intelektualistów z rozmaitych dziedzin, którzy zostali zaangażowani do pisania raportu dla rządu na temat wpływu pandemii na rozmaite dziedziny życia społecznego. Nie tylko takie namacalne typu ekonomia, ale też inne. No ja jako ten filozof miałem się zająć relacjami społecznymi i tak dalej. Spotykaliśmy się oczywiście online, prawda, raz w tygodniu i wymienialiśmy się swoimi spostrzeżeniami, a przede wszystkim dzień w dzień dostawaliśmy na mailach najświeższe informacje z całego świata. Co się dzieje, gdzie, kto, jak, jakie są te moduły przeliczeniowe, te modele matematyczne, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Już wtedy dochodziły do mnie informacje naprawdę szokujące. Pierwsza była taka, i to jest pewne, no mogę tu zaryzykować, to niczym nie ryzykuję. Oczywiście, że to wyciekło z laboratoriów wojskowych w Chinach. Są twarde dowody na to. No a jeszcze może tak do opinii publicznej, one nie dotarły ze względów politycznych. Chińczycy nie dbali o procedury, jak to Chińczycy. Nie chcę powiedzieć, że to zrobiono docelowo, ale to się wymknęło spod kontroli. Potem dopiero były te historie z tym bazarem i tak dalej, i tak dalej. Teraz o co chodzi z wirusem? Tam trwały badania, nie tylko tam, w Stanach Zjednoczonych też, nad broniami i nad obroną, przed bronią biologiczną. Broń biologiczna to nie są tylko gazy, jak to było tam w czasie I wojny światowej, a to jest możliwość roznoszenia rozmytych świństw, za przeproszeniem, przy pomocy mikroorganizmów. Wirusy są najlepszą nośnikiem broni, bo wchodzą błyskawicznie, są niewidzialne, mutują się, także służą jako dobre nośniki do roznoszenia po prostu broni biologicznej. I na tę okoliczność trwały badania w tym Wuhanie. A notabene, miałem to, że gdzieś ma to na skrzynkach, Amerykanie już 2 lata wcześniej w ramach wzajemnej kontroli krzyżowej sygnalizowali no, niedopatrzenia w protokołach bezpieczeństwa. Chińczycy albo reagowali, albo nie reagowali. Stało się, jak się stało. Pierwsze uderzenie w Europie, to jest to słynne uderzenie we Włoszech i na stadionie, pamiętasz, gdzie 100 tysięcy osób było nas podczas meczu piłkarskiego, wszyscy zostali zarażeni. Już wtedy był on zmodyfikowany. To już była mutacja. To teraz on, go zapanować nad nim to jest wręcz... Ona była, to już wtedy była mutacja. Wtedy ona polegała, zdefiniowana była przez biologów w ten sposób, że bariera bezpieczeństwa immunologiczna żółtego człowieka, żółtej rasy jest inna niż białego. Więc jak on dotarł do Europy, to natychmiast się zmutował, żeby tę inną, wyższą barierę immunologiczną pokonać. Także to były rzeczy nieprawdopodobne. I teraz wracając do tego raportu. Oczywiście koledzy badali to w rozmaitych aspektach ekonomicznych i tak dalej. Ja byłem niby od tych społecznych. Ja z tego się w końcu wycofałem, bo tak naprawdę nie było, sam miałem napisać, że my inaczej będziemy ze sobą rozmawiać. No będziemy inaczej. Że zmienią się typ relacji, no zmieni się. Że dzieci będą miały jakieś ułomności psychiczne, ponieważ nie obcują z żywym nauczycielem, no będą miały. Także ten raport powstał w końcu. No to chyba już był, jak powstał, pamiętam, że jesienią roku ubiegłego był opublikowany, już był nieaktualny, bo to się znowu dalej poszło. Natomiast istota sprawy jest inna. Pierwsza, mamy taką technologię, że jesteśmy w stanie dokładnie monitorować zachorowania. Więc tak samo jak grypa być może robiła podobne spustoszenia, tylko że one nie były monitorowane, tak teraz inna, powiedziałbym, choroba jest lepiej monitorowana, dlatego takie wrażenie robi. Jesteśmy lepiej policzalni. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, i chyba najistotniejsze, bo to dotyczy istoty twojego pytania. Jakie są granice poświęcania własnego bezpieczeństwa, własnej wolności w imię bezpieczeństwa? To jest fascynujący problem. Jak daleko możemy się posunąć? Nie wiem, czy wiesz, że Chińczycy w zeszłym roku wytestowali program tak dokładnie monitorujący zachowanie ludzi,
że zanim przesyłowy pracownik dotarł w ogóle do bramy swojego zakładu, to już był kilkakrotnie namierzony, czy idzie tą samą drogą nawet. Jeśli się nie zameldował w określonym czasie przed bramką, to już system wyrzucał zachowanie niestandardowe. To jest coś niesamowitego, ale to działa. To nie jest żadna science fiction. To po prostu działa. Czyli mówiąc krótko, siłą rzeczy choroba i cały ten wirus zmniejszył nasze poczucie wolności i zakres wolności, rzekomo rozszerzając strefę bezpieczeństwa. Ale czy naprawdę? Tego nie wiem. Tego po prostu nie wiem. Na to wszystko nakłada się jeszcze jedna rzecz niesłychanie ważna, a mianowicie taka, że po prostu cały nasz świat się totalizuje. Sprawa wirusa tylko przyspieszyła te procesy. Totalizuje się w ten sposób, że o ile 50 lat temu mieliśmy do czynienia z dwoma totalitaryzmami, brunatnym i czerwonym, prawda? I one były definiowane ideologicznie. O tyle teraz mamy do czynienia z totalizmem, który nie jest definiowany ideologicznie, ale jest najbardziej realny. To jest przerażające. Bez względu na to, czy jest to wschód, czy zachód, północ, czy południe, to tak naprawdę coraz bardziej jesteśmy opleceni siecią tych aproksymacji, kto nie mówią. Wiesz, już nie mamy dowodów osobistych, nie mamy tego, śmego i tak dalej. Niedługo będziemy mieli tylko numery, a może nawet nie numery, tylko na podstawie kciuka można będzie identyfikować nas i tak dalej, i tak dalej. Skurczyła się sfera prywatności. W tym względzie jestem wielkim pesymistą, tych procesów się nie da zatrzymać. Nie da się zatrzymać, one po prostu przekroczyły granice państw, przekroczyły granice również ideologii. Ja to w tych swoich książkach określam jako po prostu śmierć człowieczeństwa. To jest naprawdę to, co filozofowie w wieku XX mówili, że widzimy klasy społeczne, nie widzimy już ludzi, i w związku z powyższym wyprowadzali wniosek, że to jest śmierć człowieka, o tyle teraz mamy to doświadczalnie do czynienia z czymś takim. To jest przerażające. Czyli jeszcze raz, pojęcie człowieka jako indywidualności, czegoś niepowtarzalnego, odchodzi w niepamięć już. Człowiek jest w tej chwili tylko zlepkiem ról społecznych, które pełni. Pan Leszek Kosiarowski jest biegaczem, dziennikarzem, rzecznikiem prasowym i rozmówcą. Ale kim jest? Pełnisz rolę, ale kim jesteś? Pan Bogusław Jasiński, rzekomo pisarz, poeta, reżyser, biegacz, narciarz, ale kim jest? Nie ma, to jest przerażające. Jesteśmy bardziej definiowani jako takie właśnie, jak ja to nazywam, zlepki ról. Trochę mi się przypomina kartoteka pana Różewicza. Od tego nie ma niestety ucieczki. Mało tego, kompletnie inaczej się w dzisiejszym świecie zaczynamy definiować pewne napięcia społeczne. Kiedyś mówiliśmy, że jest wschód, jest zachód lub bogata północ, biedne południe. W tej chwili, to jest dokładnie opisane przez filozofów, między innymi skądinąd znanego mnie Wallersteina albo Wallerstein, on tak i tak swoje nazwisko wymienia, który mówi tak, nie. Dzisiaj mamy państwa trzonu i państwa peryferii. Państwa trzonu mają myśl, technologię, a brudną produkcję wyrzucają do państw peryferii, ale nad nimi trzymają kontrolę. Świat się w ogóle zmienia. Totalizuje się, jest jedną wielką, totalitarną całością, w której ginie osobowość, ginie człowiek, w której też inaczej będą definiowane relacje społeczne, wartości i tak dalej, i tak dalej. Jestem wielkim pesymistą. Tego się nie da zatrzymać. Tutaj nam się właśnie taka spina ta rozmowa, bo jesteśmy w twoim domu, gdzie ten świat, o którym mówisz, dociera z każdej strony poprzez te różne budowy nowoczesne, apartamentowce i tak dalej. I się tak tutaj chcą
Więc powiem ci krótko. Załatwić, że tak powiem. No, jestem coś, ja myślę. Ale jeszcze się trzymasz. No. Otwalasz ten świat, budujesz tutaj. No tak, testuję własną wytrzymałość w ultramaratonach. Bo to co mówisz, ten cała koncepcja ma tutaj takie przełożenie bezpośrednie, namacalne. Coś w tym jest, tak, to prawda. Nie, to dokładnie o chodzi, nie coś w tym jest, bo to jest to, że ten totalny świat, to są po prostu, to jest, wiesz, to jest ta chciwość człowieka. Za pieniądzem, za wszystkim, z tą sztuczną inteligencją, dokładnie, bo tak taniej i tak dalej, więc inwigilować i ten. I to, co się tutaj dzieje, to jest jakby tego przykład. Nie? No to po prostu trzeba zmonetyzować ten Karpasz, tutaj działka, wybudujemy z apartamentów. I ten Bogusław Jasiński, tutaj ten filozof, który tutaj sobie mieszka, jest jakby, wiesz, nikt cię nie pyta o to. O znamie, czy tutaj chcesz mieć tych wszystkich, te wszystkie budowy i tych ludzi, nie? Jestem takim, no, trochę taką anomalią społeczną. Naprawdę, jest takie pojęcie socjologiczne, anomalia społeczna, czyli nie da się go zdefiniować tymi rolami, no bo co on tutaj robi, no już tam w tym lesie biega rzekomo. No w ogóle ma taką działkę, taki dom, jakby to sprzedał parę milionów, to tak lekko byś miał, no, tak z tym domem, nie? I oni nie rozumieją, że ty inny sposób myślisz. To prawda. Podejrzewam. Jak za dziwaka w najlepszym przypadku się biorą. Jesteśmy takimi, to jest takie ostatnie enklawy, wiesz? Ratowanie. No nie, to znacznie patetycznie zabrzmiało, ale chyba tak jest. Żebyś wiedział. Tak. To jest bycie jeszcze sobą. Tak. Bo nawet takie zawody jak filozof, pisarz będą definiowane jako takie właśnie anomalie społeczne, trochę słowo honoru. Będzie półeczka dlatego. Tak, naprawdę. My kompletnie jesteśmy tacy, no, w powszech tego świata, powiedziałbym. Ja mam tego poczucia. Mógłbyś bądź taki jak najdłużej. No, dziękuję. Bardzo dziękuję. To ja tobie bardzo dziękuję. Bądźcie wytrwali w naszym bieganiu. Tak jest. Do zobaczenia w Jakuszycach na biegówkach. Tak jest. Bardzo bym chciał. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.